umowę, która będzie prowadziła do otwarcia drzwi dla eksportu z Ameryki Łacińskiej do Unii Europejskiej. Początkowe wielkości, które są w tej umowie, są rzeczywiście dość umiarkowane. Natomiast tutaj istotą jest ten moment otwarcia, bo no wiadomo, że jeżeli tama pęknie w jednym miejscu, nawet jeżeli to jest miejsce niewielkie, to później pęka dalej. Jeżeli front gdzieś zostanie przełamany, to jeżeli to nie zostanie powstrzymane, no to później trzeba wszystkie wojska wycofywać. No krótko mówiąc, to po prostu jest pierwszy krok ku sytuacji, która będzie bardzo zagrażała polskiemu rolnictwu. Co więcej, jeżeli by to się rozwinęło, a ten mechanizm, który funkcjonuje w Unii i w ogóle funkcjonuje na rynkach, wskazuje na to, że to się na pewno rozwinie, że te wielkości będą bardzo, bardzo powiększane, albo w pewnym momencie może tutaj nie być żadnych ograniczeń, no to dojdziemy do sytuacji, w której polskie rolnictwo będzie już nie tylko zagrożone, ale po prostu wejdzie w stadium upadku. Ja przypominam, że jest tego rodzaju zagrożenie także ze wschodu. Przypominam, że myśmy wprowadzili tutaj ograniczenia, jeżeli chodzi o import zbóż. Mówię o władzy Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast w tej chwili tych ograniczeń nie ma i to już stwarza pewne zagrożenie. I to poważne, w szczególności na przyszłość. Ta sprawa w ogóle powinna być także już z Ukrainą po zawarciu pokoju czy jakiegoś bardziej trwałego rozejmu uregulowana. To nie jest coś nowego, o czym mówimy. Mówimy o tym od dłuższego czasu. Można już w tej chwili powiedzieć nawet od lat, bo polskie rolnictwo nie wytrzyma takiej konkurencji. No jeżeli w tej chwili będzie jeszcze jeden rodzaj konkurencji, to naprawdę sytuacja może się stać bardzo, bardzo trudna i chcę bardzo mocno podkreślić, że Prawo i Sprawiedliwość na to się z całą pewnością nie zgodzi. Słyszymy także, że niektóre inne partie nie chcą się na to zgodzić. No, chętnie stworzymy tutaj w parlamencie większość, która się po prostu temu będzie przeciwstawiała. A zdecydowanie w takich sprawach działa. Więc to jest ta pierwsza sprawa, którą chciałem poruszyć i to jest sprawa najważniejsza. No głównie po to została związana ta, zwołana ta konferencja prasowa. Natomiast są także inne sprawy, a w szczególności te wszystkie pomysły odnoszące się na przykład do płacenia podatków za wyjazdy zagraniczne, wyjazdy turystyczne. Ostatni pomysł, o którym żeśmy słyszeli, o pomyśle innym chciałem też powiedzieć, znaczy minister Duszek mówił, wiceminister spraw wewnętrznych mówił o tym, że mamy płacić imigrantom, którzy znajdą się w Polsce tą drogą z Niemiec, no za to, żeby Polskę opuścili. No, nie ma w tej chwili na najważniejsze rzeczy. Nie ma przede wszystkim na służbę zdrowia, ale w ogóle jest potężny kryzys finansów publicznych, a tutaj powstają pomysły, żeby z jednej strony płacić tym, którzy w istocie nielegalnie mają i wbrew woli naszego społeczeństwa, wbrew woli naszego narodu dostać się do Polski, a z drugiej strony by to, co przepraszam, Polacy traktują jako ogromne osiągnięcie. To stało się dla bardzo dużej części Polaków częścią ich życia. To znaczy wyjazdy zagraniczne na wakacje były opodatkowane. To znaczy poza normalnym podatkiem, poza PIT-em trzeba by płacić jeszcze ten dodatkowy podatek. No i tu chcę jasno powiedzieć, że to są pomysły nieodpowiedzialne, szkodliwe. Pomysły, z którymi nigdy się nie zgodzimy i będziemy wszystko robić, żeby je zatrzymać, żeby tego rodzaju regulacje nie zostały wprowadzone.
prowadzone. W Polsce trzeba przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby wróciła walka z nadużyciami w sferze płacenia podatków, tych należnych już w tej chwili. Nie są one w skali europejskiej wysokie. I to uszczelnienie, które myśmy przeprowadzili, doprowadziło do tego, że w ciągu tych 8 lat uzyskaliśmy dodatkowo, gdyby liczyć to wedle dzisiejszej wartości złotówki, bo oczywiście ówczesna wartość była wyższa i wtedy też liczby były niższe, ale według dzisiejszej wartości złotówki to można mniej więcej obliczyć na 560 miliardów złotych. A więc na sumę naprawdę bardzo wysoką i gdyby to przeliczyć rocznie, to przecież rosło, to te dzisiejsze trudności finansowe byłyby znacznie, znacznie mniejsze. Ale w tej chwili w kasie dzieje się to, o czym piszą już pracownicy kasu, bo premiera, kas po prostu jest paraliżowany, a w prokuraturze, gdzie powstały liczne komórki, które walczyły z przestępczością podatkową, są one likwidowane albo przynajmniej paraliżowane, ale głównie likwidowane. Państwo jakby poddaje się w tej dziedzinie. Jest pytanie, dlaczego, czy to jest robione za dziękuję, czy z jakichś innych względów. W każdym razie pytań tu jest bardzo wiele, ale wiemy jedno. To są wszystko zjawiska patologiczne i chociaż myśmy bardzo pesymistycznie oceniali to, jak będą wyglądały rządy tej koalicji, jeżeli wygra wybory, mówię to jeszcze o sytuacji sprzed wyborów, to jednak, że będzie aż tak, jak jest w tej chwili, to żeśmy nie sądzili. Można powiedzieć, że oni tutaj biją wszelkie rekordy nieodpowiedzialności, no a być może, że kryją się za tym jeszcze inne, jeszcze gorsze niż nieodpowiedzialność rzeczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, proszę Państwa. Przechodzimy do serii pytań. Jest bardzo długa kolejka, więc prosiłbym o trzymanie się zasady jedno pytanie, jedna redakcja. Proszę o przedstawienie się przed zadaniem pytania. Bardzo proszę, pan redaktor. Dzień dobry, Radosław Jankiewicz, Republika. Panie premierze, mam pytanie o tą tarczę antyrakietową, której element ten polski wczoraj został otwarty w Redzikowie. Teraz okazuje się, że ten sukces ma wielu ojców. Na przykład zalicza się do nich sam pan minister Sikorski. Jak pan wspomina tą historię, początek tej historii i jej trwanie podczas państwa pierwszych rządów i podczas pierwszego rządu Donalda Tuska, wtedy, kiedy pan Sikorski też był ministrem spraw zagranicznych? No proszę państwa, sprawa jest jasna. Jest w tej chwili pewien sukces i ma wielu ojców, tylko że w znacznej części to są, można powiedzieć, ojcowie wyrodni w najwyższym tego słowa znaczeniu, takim najostrzejszym tego słowa znaczeniu, bo przecież myśmy rzeczywiście to zainicjowali, oczywiście była też inicjatywa amerykańska w tej sprawie i to w takim bardzo daleko idącym wymiarze. To zostało następnie w ramach resetu, w ramach, jak dzisiaj wiemy, ustępstw wobec Rosji, które wynikały albo z zastraszenia, to znaczy z tego, że Tusk jest politykiem tak lękliwym i tak łatwym do zastraszenia, że się paroma zdaniami Putina dał zastraszyć, ale raczej to wynikało nie z tej lękliwości, tylko po prostu z tego, że Niemcy sobie tego życzyli, że chodziło o to, żeby wpisywać się w ten plan, w którym Amerykanie mają być z Europy wypchnięci, a rządzić mają tutaj dwa kraje, czyli Rosja i Niemcy. Oczywiście sytuacja Polski w takiej sytuacji, w takim stanie rzeczy, no byłaby godna pożałowania. I było to działanie całkowicie antypolskie. Ta sprawa później wróciła, ale już w zredukowanej formie. Po drodze były różne afronty wobec Stanów Zjednoczonych i z kolei afronty Stanów Zjednoczonych wobec Polski. No, rzeczy niedobre, niepotrzebne, kompletnie niepotrzebne. I mamy dzisiaj ten niestety ograniczony, bo to miało być coś potężniejszego niż jest w tej chwili.
No ale jednak sukces. No i mamy tą znaną bezczelność i skłonność do kłamstwa naszych politycznych konkurentów. No są bezczelni i kłamią, kłamią i jeszcze raz kłamią. No na tym polega cała ta polityka. Cały ten obraz Polski, który oni stworzyli i który niestety w tej chwili dzięki przewadze medialnej przemawia do poważnej części społeczeństwa, no oparty jest nie na nieporozumieniu, tylko po prostu na kłamstwie, na takim całkowicie na zimno przekazywanym społeczeństwu kłamstwie. Bardzo tak proszę. Samo jest w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Następne pytanie, proszę. Dzień dobry, Piotr Czyżewski, dobry. Telewizja w Polsce 24. Wczoraj Orlen ogłosił raport o cząstkowych wynikach, Orlen ogłosił raport o cząstkowych wynikach, o zyskach. W telegraficznym skrócie, w ubiegłym roku Orlen osiągał zyski w miliardach, teraz są to tylko już miliony. Bardzo proszę pana o komentarz. No, bardzo dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście te zyski radykalnie spadły. To było 37 miliardów w zeszłym roku. W tej chwili jest nieporównanie mniej. Natomiast mamy tutaj nie tylko do czynienia z czymś, co no jest po prostu niszczeniem tego wielkiego przedsięwzięcia, ale też próbą zastraszenia także na przyszłość tych, którzy by chcieli to wielkie przedsięwzięcie kontynuować. A chodziło o stworzenie bardzo dużego, z czasem może nadwielkiego, środkowoeuropejskiego koncernu i Orlen, kierowany przez pana Obajtka, był na dobrej drodze. Dzisiaj próbuje się tych ludzi ukarać, także konfiskatami majątku, bo do tego mają prowadzić, nie wiem, czy to już zostało podjęte, ale zapowiedziane już decyzje Zgromadzenia Wspólników. I chodzi o to po prostu, żeby już nikt się nie ośmielił podjąć przedsięwzięcia, które z punktu widzenia naszych sąsiadów z zachodu i ze wschodu, a może innych, jest nie do przyjęcia. No po prostu Polska ma być małym, słabym krajem, a nie krajem, który ma potężny koncern, który gdyby się dalej rozwijał, gdybyśmy dalej rządzili, prawdopodobnie już w niedługim czasie sięgnąłby po kilka innych wielkich przedsiębiorstw z tej branży, z tej części Europy i to niekoniecznie z tej dawnej socjalistycznej, no i uzyskałby rzeczywiście pozycję już na bardzo silną, zupełnie porównywalną, może nie z British Petroleum czy z Shellem, ale w każdym razie z tymi też dużymi, choć mniejszymi koncernami, na przykład tymi niemieckimi, włoskim czy dwoma francuskimi. Bardzo proszę, następne pytanie. Dzień dobry, Mateusz Urban, Fakty TVN. Mam pytanie do pana prezesa. Czy w związku z informacjami o manipulacjach podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza ta członkowie tej podkomisji i sama podkomisja powinna zwrócić pieniądze, które zostały wydane na jej działalność? Moje pierwsze pytanie i drugie pytanie szybciutko. Jak pan prezes komentuje start Szymona Hołowni i kiedy poznamy kandydata Prawa i Sprawiedliwości? Jeżeli chodzi o drugie pytanie, no to tuż pan Hołownia ma prawo kandydować i myśmy się spodziewali, że będzie kandydował, więc my tego nie oceniamy, tylko po prostu przyjmujemy do wiadomości. Co do pierwszego pytania, to ja panu powiem tak. Przed chwilą mówiłem, że w tej chwili prowadzona jest operacja zmierzająca do tego, żeby zastraszyć tych, którzy mogą kiedyś kierować Orlenem i chcieliby wrócić do tej budowy wielkiego koncertu. W tym momencie, w tej sprawie, o której pan mówił, chodzi o zastraszenie tych, którzy by chcieli dojść do prawdy, a tam prawdą jest niewątpliwie zamach, a po drodze, można powiedzieć, wybuch, no po drodze w tym sensie, że zamach dokonany przy pomocy wybuchu i to jest poza jakąkolwiek dyskusją, jeżeli ktoś w ogóle podchodzi do tego w sposób poważny, a nie po to, żeby ukryć prawdę, kompromitację i zbrodnie, bo tak to w tej chwili wygląda i oczywiście wszelkie tego rodzaju działania, jeżeli tylko władza się zmieni, no będą poddane bardzo surowej ocenie z punktu widzenia prawa interesu narodowego. No przy tym to prawo, o którym mówię, to jest prawo karne. Bardzo proszę. Dzień dobry, Bartłomiej Zalewski, 19.30. Mam pytanie, czy obawia się pan, że marszałek Hołownia może odebrać część elektoratu PiS-owi i że może go poprzeć część elektoratu centroprawicowego? Dziękuję. No,
ja obserwuję pana marszałka w Sejmie i nie sądzę, żeby to był typ, który jest jakoś szczególnie dobrze przyjmowany przez elektorat tego typu. Raczej to ludzie o innych poglądach, jak można powiedzieć, o innym usposobieniu będą popierali tego, no, od dzisiaj już kandydata na prezydenta. Bardzo proszę, następne pytanie. Dzień dobry, Radomir Witt, TVN24. To chciałem doprecyzować, co z państwa kandydatem na prezydenta, to znaczy kiedy, kto podejmie tę decyzję, jakie nazwiska są w puli, jakie są obecnie analizowane? Wie pan, proszę po prostu o cierpliwość. No, Platforma Obywatelska mówi o 7 grudnia. No, my chcemy być wcześniej, no ale proszę nas tak już bardzo nie poganiać. Bardzo tyle proszę. Mogę panu w tej chwili powiedzieć. Braku, nadmiaru prowadzonych badań, dylematu? Badania są przez cały czas prowadzone. W tym momencie mogę powiedzieć tak. Przed 10 laty był moment iluminacji. A teraz są badania. Bardzo proszę, następne pytanie. Dziękuję. Łukasz Jankowski, Radio Wnet. Jeszcze do wyborów prezydenckich. Pierwsze pytanie o prawybory w Platformie. Jak pan prezes je odczytuje i te przepychanki między panem ministrem Sikorskim a panem prezydentem Trzaskowskim. I drugie pytanie w sprawie migracji. Jak zbiórka podpisów pod referendum w kontekście tego, co powiedział pan minister Duszczyk? Jeżeli chodzi o sprawę zbiórki, bo od tego zacznę, to to wygląda w tej chwili zupełnie dobrze. Naprawdę to się dobrze zbiera. Ludzie przychodzą, bo nie ma w tej chwili jeszcze takiej wielkiej akcji ulicznej. Ona będzie, ale to nie w tym momencie. Natomiast ludzie przychodzą do biur poselskich i innych naszych lokali, podpisują, także nawet tutaj przychodzą. Także to idzie dobrze. Tu widać, że to jest sprawa, która interesuje obywateli. No i to jest dla nas coś no, bardzo pocieszającego, bo widać, że tutaj jednak ta chęć obrony polskiego bezpieczeństwa we wszystkich wymiarach, bo przecież to chodzi nie tylko o bezpieczeństwo osobiste, ale także w ogóle o bezpieczeństwo państwa, to w szerszym tego słowa znaczeniu, że ta chęć jest naprawdę bardzo, ale to bardzo poważna. Pytanie o prawybory w Platformie. Wie pan, ja mogę panu powiedzieć tak, ale to jest taki odpowiedź na poły żartobliwa. To ma być internetowo. Więc jest takie pytanie, gdzie będzie serwer. Ja sądzę, że w głowie Donalda Tuska. Dziękuję bardzo. Następne pytanie. Dzień dobry. Joanna Łukasa, TVP Info. Jeszcze króciutko chciałabym o Szymona Hołownię dopytać, jak pan prezes ocenia to, że on startuje jako kandydat niezależny i bezpartyjny. I drugie... To może... Ale przepraszam, że jaki jest? Kandydat bezpartyjny, niezależny. Tak Szymon Hołownia postanowił wystartować w wyborach prezydenckich. No, o ile mi wiadomo, to on jest szefem pewnej partii politycznej. Ona może nie jest jakaś bardzo wielka, no ale jest na scenie, jest w sojuszu. Ma nazwę, co prawda, taką dosyć szczególną, ale no, każdy ma prawo się nazwać tak, jak chce. W tym wypadku jest to Polska 2050. No i mówienie, że ktoś taki jest bezpartyjny, no to wie pan, ja mogę pani na przykład powiedzieć, że jestem wysoki. Czy w tej chwili tutaj piorun strzelił? No nie strzelił. Kołownie też nie strzelił. No. Panu prezesa chciałbym jeszcze dopytać o kwestię zamachu smoleńskiego, o którym pan prezes cały czas mówi w takim właśnie kontekście, że to był zamach, to jest jedyna wersja. Natomiast politycy pana partii nie wszyscy są skłonni przyznać, że rzeczywiście ten zamach był. Między innymi Marcin Horała w rozmowie z Panoramą ostatnio no, nie chciał o tym mówić. Tobiasz Bochoński tak samo nie do końca mówi o tym, ale... że był zamach, tylko o przesłankach. Więc pytanie, jak pan ocenia takie zamach? Przepraszam, ale jakie drugie nazwisko? Bo ja nie dosłyszałem. Bochański, Tobiasz Bochański. Tobiasz Bochański? Tak. A no to ciekawe. To ja mogę powiedzieć tylko tak. No, to są oczywiście oceny indywidualne. To są osoby, które w tym czasie, kiedy to miało miejsce, nie były z nami i być może no, popadły w pewną zależność od tej bardzo intensywnej propagandy.
która wtedy została zastosowana po to, żeby no, tą gigantyczną kompromitację rządu Tuska, no i zbrodnie Putina, poza tym no, też ktoś rozdzielił te wizyty, powinna być ta wizyta odbyta razem przez prezydenta i premiera. Wtedy na pewno do tej tragedii by nie doszło, nie doszłoby do zamachu. I być może, że to jakoś na nich wpływa, być może, że uważają, że ze względów no, innych, o których tutaj już proszę wybaczyć, nie będę mówił, stosują tego rodzaju taktykę. No, porozmawiam z nimi na ten temat. Dobrze, żeby pani to powiedziała. A też warto, żeby pani cytowała dokładne wypowiedzi, zanim zada pani pytanie. I bardzo proszę, ostatnie pytanie. Dzień dobry, Jan Derengowski, Polsat News. Chciałem zapytać o zapowiadaną przez panią minister Izabelę Leszczynę reformę szpitalnictwa, szpitali. Pani minister dzisiaj podkreślała, że nie ma w planach żadnych rozwiązań, które mogłyby doprowadzić do prywatyzacji. Natomiast wśród tych pomysłów, które mają pomóc w poprawie sytuacji, jest to, żeby szpitale powiatowe nie konkurowały ze sobą, tylko współpracowały. Czy pana zdaniem to jest dobry kierunek? Panie redaktorze, no to są słowa. No można powiedzieć, że ktoś będzie współpracował albo że nie będzie współpracował. To tak naprawdę nic nie znaczy. Polska służba zdrowia to jest rzeczywiście ogromny i bardzo trudny problem. I to nie jest problem tylko pieniędzy, chociaż w wielkiej mierze jest to problem pieniędzy. Cieszą mnie zapowiedzi, że to nie będzie prywatyzacja, ale wiarygodność polityków Platformy Obywatelskiej jest w mojej ocenie zerowa. Ja uważam, że to będzie chodziło właśnie o prywatyzację, tylko że to będzie troszkę oddalone w czasie, a na pewno nie będzie się o tym mówiło w czasie kampanii prezydenckiej. Ja przypomnę tylko, że Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość złożył wniosek o wotum nieufności wobec Izabeli Leszczyny i to jest pierwszy krok do walki z kryzysem w służbie zdrowia. Jeszcze ostatnie pytanie, pan redaktor, w Polsce, bardzo proszę. Tak, chciałem jeszcze zapytać o te wszystkie wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej na czele z wypowiedzią Donalda Tuska z Bytomia w 2023 roku, kiedy on podczas wiecu wyborczego stwierdził, że Donald Trump jest agentem rosyjskim i że to nie są przypuszczenia, tylko to jest fakt, że według służb amerykańskich prawdopodobnie od 30 lat jest zwerbowanym tym agentem, współpracownikiem. Takich wypowiedzi politycy PO mają mnóstwo na swoim koncie. Chciałem pana zapytać, jako doświadczonego polityka, na ile takie wypowiedzi w relacjach przyszłych z prezydentem Trumpem mają znaczenie, zarówno w takiej sferze stosunków oficjalnych, jak i osobistych. Czy politycy się odnoszą do takich wypowiedzi z dystansem, czy jednak tego rodzaju oskarżenia traktowane są poważnie i mogą być przeszkodą dla państwa polskiego w układaniu sobie relacji ze Stanami Zjednoczonymi? Z tego, co wiem, bo przecież nie znam osobiście prezydenta Trumpa, więc mogę tylko odwoływać się do różnych opinii, to jest to polityk, który pamięta. No a jeżeli się kogoś oskarża o to, że jest agentem głównego wroga Stanów Zjednoczonych, no może w tej chwili jednego z dwóch głównych, no to jest to oskarżenie, no można powiedzieć, najdalej idące, jakie w ogóle można sformułować i w związku z tym sądzę, że będzie to pamiętał. I no, powszechnie mówi się, że jest człowiekiem, który no, nie zapomina o takich sprawach i że nie jest pod tym względem tak całkowicie pozbawiony emocji. Jak zresztą no, prawie każdy człowiek. I w związku z tym to na pewno nie pomaga. A przede wszystkim nie pomaga to, że to są przecież politycy, o których wiadomo, że wpisują się w koncepcję, no w gruncie, że tę antyamerykańską, znaczy tą koncepcję Europy, w której Stanów Zjednoczonych nie będzie i koncepcję Europy, która będzie musiała być w wielkiej mierze skonstruowana tak, że bardzo poważnym graczem w Europie, super poważnym, będzie Rosja. No bo inaczej przy stosunku sił militarnych po prostu ta Europa zostałaby zlikwidowana.
przez Rosję, więc proszę sobie wyobrazić, jak wyglądałaby sytuacja Stanów Zjednoczonych, gdyby, jak to się kiedyś mówiło w czasach już dzisiaj odległych, bo to pół wieku temu, trochę mniej, trochę więcej, a w każdym razie lata 70. głównie finlandyzacja Europy. Finlandyzacja Europy, no bo to do tego by w gruncie rzeczy prowadziło. Czyli Rosja, której ciągle brakuje zasobów, miałaby ten potężny zasób w postaci, no powiedzmy sobie, odpowiednio skonstruowanych stosunków także gospodarczych, w końcu jednak ciągle zamożną, chociaż biedniejącą relatywnie w stosunku do innych części świata Europą, no, Europą Zachodnią, no, ale także i takimi krajami jak Polska, które przecież są znacznie zamożniejsze niż Rosja. Więc no, to jest chyba oczywiste, że Stany Zjednoczone takich polityków muszą traktować jako przeciwników, a wszelkiego rodzaju inne posunięcie, no, posunięcia mogą mieć charakter wyłącznie doraźny, tak też. Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję Panie Premierze. Dziękuję. Do zobaczenia. Bardzo.